Słowo Boże mówi nam o kolejnym wrogu, jakim jest ciało. W Nowym Testamencie słowo ciało ma kilka znaczeń. Tutaj chciałbym powiedzieć o trzech lub czterech z nich. I wszystkie te znaczenia słowa ciało pochodzą od tego samego greckiego słowa sarks. I mamy zatem ciało ludzkie, ciało jako istota ludzka, ciało jako naturalne więzi, ciało jako grzeszna natura ludzka. Gdy chrześcijanie używają terminu ciało, zwykle mają na myśli ciało jako grzeszna natura ludzka. Czyli grzeszną ludzką naturę. Rzeczywiście powinniśmy być świadomi faktu, iż jest w nas grzeszna natura, którą odziedziczyliśmy po Adamie. I choć jest ona przeciwna Bogu, nie powinniśmy na jej temat milczeć, a raczej starać się zrozumieć jej charakter. W przeciwieństwie do świata, który nas otacza, ciało jest naszym wrogiem wewnętrznym. Pożąda przeciwko duchowi i produkuje złe uczynki. Aby uniknąć spełniania jego porządliwości, musimy postępować z nim stosownie do pouczeń pisma świętego, ponieważ słowo ciało ma wiele znaczeń i Czasami trudno je od siebie odróżnić, konieczne jest, by rozpatrywać każde z nich oddzielnie. Nie zapominając jednak o kontekście. Poza tym, chcąc należycie wykładać słowo prawdy, należy pamiętać, że właściwe zrozumienie Bożych myśli zawartych w Słowie Bożym, w Jego Słowie. Wymaga pełnej pokory, zależności od Ducha Świętego oraz szczerego serca dla Pana. Bez tego nie odniesiemy zwycięstwa nad ciałem, chociaż będziemy się na jego temat wypowiadać i nawet mieć świadomość, że jest ono naszym wrogiem. Ciało ludzkie w tym znaczeniu o ciele ludzkim mówią. Takie wersety z Pisma Świętego, jak Łukasza 24:39: Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. 2 Koryntian 7:1: Oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. Wbity został cierni w ciało moje. Drugi Koryntian 12:7 a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Galacjan 2:20. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, Efezjan 5:29. Pozostać w ciele to rzecz potrzebniejsza, Filipian 1, rozdział 24, werset: Chrystus cierpiał w ciele, 1 Piotra 4:1. Kiedy Słowo Boże, Pismo Święte, Biblia używa słowa ciało w odniesieniu do ciała ludzkiego, nie oznacza to, że jest ono złe samo w sobie. Taka interpretacja pochodzi raczej z greckiej filozofii, aniżeli z Bożego Słowa, aniżeli od Boga i wynika z niezrozumienia biologicznych funkcji ludzkiego ciała. Zrodziła ta interpretacja takie nadużycia jak ascetyzm czy celibat. Również wiele małżeń zostało obrabowanych z przeznaczonych dla nich bożych błogosławień i radości, dlatego że któryś z małżonków pomylił grzeszną porządliwość z dojrzałą małżeńską miłością. Taka postawa sprowadza wspaniałą, Małżeńską intymność do zła koniecznego, służącego jedynie zachowaniu ludzkiego gatunku. Jest to oczywiście poważny błąd. Jest prawdą, że serce człowieka poprzez ciało wyraża swoje zakłamanie i nikczemność. Dlatego, Paweł, na poparcie tego, że zarówno Żydzi, jak i poganie są. Pod panowaniem grzechu, cytuję kilka starotestamentowych fragmentów, które mówią o zdradliwych językach, jadowitych wargach, ustach pełnych przekleństw i nogach skorych do przelewu krwi. Jako chrześcijanie jesteśmy wzywani, by oczyszczać się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. Ugruntowani na Chrystusie, będąc jedno z Chrystusem, będąc jedno z nim, w jego śmierci i zmartwychwstaniu, nie możemy pozwalać na to, by grzech panował w naszym śmiertelnym ciele, a członki nasze były orężem nieprawości dla grzechu. Apostoł Paweł napisał list do Kolosan. List do Kolosan stawia nas wobec teraźniejszych i przyszłych błogosławieństw w Chrystusie, mówiąc: umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Z dalszej części tego fragmentu wynika, że odnosi się to do różnych niewłaściwych sposobów używania naszego ciała. Należałoby jednak w tym miejscu powiedzieć pewną bardzo ważną prawdę. To, że ciało może być użyte do złych celów, wcale nie oznacza, że jest ono złe samo w sobie. Prawdziwość tego, że termin ciało nie zawsze odnosi się do tego, co złe, potwierdza fakt, iż termin ten również został użyty w Biblii, w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym, w odniesieniu do ciała naszego boskiego Zbawiciela. Wiemy o tym w 1 Tymoteusza 3:16, Bóg został objawiony w ciele. W I Piotra 4, 1 Piotra 4:1 Chrystus cierpiał w ciele. Dzieje Apostolskie 2:31, ani ciało jego nie ujrzysz skażenia. Słabość w ciele to inny temat. Mówiąc o ciele w sensie fizycznym, Pismo Święte wspomina również o ciele w i cielesnej słabości. W liście do Galacjan apostoł Paweł mówi o swojej niemocy fizycznej, o utrapieniu, które było związane z jego ciałem. Słabość i choroby dotykają ciała zarówno ludzi wierzących, jak i niewierzących. Słabość i choroby dotykają ciał zarówno ludzi niewierzących, jak i wierzących. Czasami Bóg zezwala na to, by cierń w ciele wzbudzał w nas pokorę, jak było to w przypadku apostoła Pawła. Innym razem może Bóg uzdrowić słabość i okazać miłosierdzie, jak w przypadku Epafrodyta. Należy jednak rozgraniczyć słabość w ciele od grzechu w ciele. Grzech w ciele to nie jest słabość. W odniesieniu do słabości w ciele, pismo święte ukazuje Pana Jezusa Chrystusa jako naszego najwyższego kapłana, a w związku z grzechem w ciele, on jest naszym orędownikiem u ojca. Chociaż Bożym standardem jest to, abyśmy nie grzeszyli, jednak gdy zgrzeszymy, możemy skorzystać z orędownictwa Chrystusa, które to Orędownictwo jest oparte na dokonanym przez Niego dziele przebłagania na krzyżu, jeśli chodzi o słabość i niemoc ciała, mamy zapewnioną pomoc dzięki Jego kapłańskiej służbie. Pan Jezus Chrystus, On wie o nas wszystko. Pamięta, że jesteśmy prochem, odczuwa nasze niemoce tak samo jak my. Doświadczał bowiem wszystkiego, czego i my doświadczamy, za wyjątkiem grzechu. Także warto posłużyć się tu pewną ilustracją. Gdyby córka kogoś płakała w swoim pokoju, i ten ktoś wszedłby tam i starałby się ją uspokoić i pocieszyć, być może usłyszałby: Dzieci w szkole sprawiły mi przykrość. Wówczas Mógłby zapewnić tą córkę, że i jemu, gdy był w jej wieku i chodził do szkoły, spotykały go podobne przykrości, otarłby jej łzy i potrafiłby poradzić, jak ma postąpić w takiej sytuacji w przyszłości. Taka właśnie jest kapłańska służba pana naszego Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus okazuje miłosierdzie w obecnym czasie i zapewnia łaskę w radzeniu sobie z problemami w przyszłości. Ale może być i tak, że płacz tego dziecka, płacz tej córki, spowodowany jest złością i frustracją. Miała sprzeczkę ze swoją koleżanką, i obie powiedziały sobie wiele przykrych słów. W tej sytuacji bardziej niż pociechy potrzebuje takie dziecko odbudowy poprzednich relacji. Musi wyznać winę panu Jezusowi Chrystusowi, przeciw któremu zgrzeszyła, jej postępowaniem i pojednać się ze swoją koleżanką. Taka jest służba pana naszego Jezusa Chrystusa jako orędownika. Zanim zdamy sobie sprawę z tego, iż zgrzeszyliśmy, on już zajmuje się naszym problemem, doprowadza nas do wyznania grzechu i do odnowy.